są dwa zmęczenia. Jest takie zmęczenie, które nas wewnętrznie niepokoi, które jest wynikiem chaosu, które jest wynikiem miotania się, które jest wynikiem tego, że zaczynam, przerywam, zajmuję się czymś innym i w efekcie marne są tego skutki. Ale jest też dobre zmęczenie. Zmęczenie kogoś, kto potrafił punktowo skierować całą swoją energię na jakieś dobro. Zaczął i skończył. Takie zmęczenie widzimy dzisiaj w Jezusie, który cały dzień nauczał. Cały dzień. I to było tak dobre zmęczenie, że on zasnął snem sprawiedliwego. Tak głęboko zasnął, że nawet najkoszmarniejsza burza wokół nie była w stanie go obudzić. Być może jeśli mam problemy ze snem, to zanim zacznę brnąć w farmakologię, to najpierw potrzebuję zapytać siebie, czy moje zaangażowanie jest sensownie przeżywane. Czy rzeczywiście czyniąc mądrze dobro, jestem dobrze zmęczony.